Cześć, cześć, tutaj Sirion. Witam Was w tym materiale. Przed Wami samiczka Pteronychilus lugardii. W chwili kręcenia materiału miała około 4,5 cm długości ciała. Nie była jeszcze dorosła, tak się przyjmuje, że musi mieć z 5 dc, żeby ją dopuszczać. Nie jest już niestety w mojej hodowli. Strasznie żałuję, że ją sprzedałem. I być może będę polował na podobną samiczkę, tylko muszę sobie trochę pieniędzy odłożyć, ale to już zostawiam oczywiście gdzieś tam na boku. Skupmy się na tym materiale. Ptasznik oczywiście afrykański i wszystko, co, że tak powiem, w cudzysłowie złe z tym związane, oprócz oczywiście tego pięknego wzoru na odwłoku, czyli bardzo silny jad, dosyć agresywne zachowanie. Właściwie każda operacja w terrarium, no poza oczywiście tym, że musimy bardzo się pilnować, no wiąże się z tym, że ptasznik przyjmuje taką postawę grożącą. Jak to wygląda, to oczywiście przednie kończyny w górze i kły jadowe gotowe do, że tak powiem, bliskiego spotkania z naszym ciałem, do czego oczywiście nie możemy dopuścić. Przypomnę jeszcze raz, bo, że tak powiem, dosyć często jestem prześladowany tym pytaniem, czy jakiś ptasznik mnie ukąsił. Jeszcze żaden, temu także się to nie udało, chociaż muszę przyznać, że jest strasznie ładna ta samiczka. No, będę polował znowu na ten gatunek, no może tak przy okazji, oczywiście poza tym, że pod tym materiałem jest link do opisu tego, jak widzicie, atakującego byle co blisko gatunku, to oczywiście gdybyście tam widzieli jakąś samiczkę na sprzedaż, dajcie mi cynk. Jeżeli środki pozwolą, to oczywiście się w nią zaopatrzę. No jest strasznie agresywna. Tutaj to momentami aż... No chciałem to Wam pokazać, ale momentami troszkę już tu przesadzałem z zdenerwowaniem jej. Oczywiście tak nie robimy. No, tak jak nieraz już o tym wspominałem, ptasznieki to dosyć skryte zwierzęta. Wolą święty spokój. Także no, chciałem Wam tylko to pokazać, ale absolutnie w ten sposób nie naśladujcie. Ale tak czy inaczej mam tutaj teraz nagrany dosyć w dosyć dużych zbliżeniach właśnie ten piękny gatunek. No i teraz jest już u jakiegoś innego hodowcy. Mam nadzieję, że mu tam ładnie rośnie. Cóż więcej, no bardzo chciałem ten gatunek rozmnożyć, no ale z racji tego, że już nie jest u mnie, no to się na razie nie uda. Tak, widzę, że ją dalej tutaj zaczepiam. Ten kawałek drewienka to akurat jest patyczek od sushi. Jak się nam gdzieś tam zdarzy coś takiego zamówić czy coś, to właśnie warto sobie te patyczki zostawić. Bardzo się przydają. No i też wielu hodowców, prawda, trzymających pająki, mówi, prawda, o tym, że nie zawsze dobrze jest pęsetą manipulować terrarium, ponieważ jeżeli ptasznik zaatakuje właśnie taką metalową pęsetę, to może sobie coś zrobić, prawda, z kłami. A tak uderzając z drewienką, to powiedzmy ta siła uderzenia się jakoś tam amortyzuje i no raczej się nic z kłem pająka nie stanie. Także przy takich agresywnych pająkach to tylko i wyłącznie używam właśnie takiego patyczka od sushi. No mam wtedy, prawda, jakoś tam większą pewność, że no nic mu tam nie zrobię niechcący. Jak widzicie, cały czas się pręży, jest, że tak powiem, niewzruszona ta samiczka, no i pokazuje tak wewnętrzne strony stawów, które nie są pokryte nawet żadnymi włoskami. No mam nadzieję, że Wam się podobało, no i oczywiście, no, nie naśladujcie tego w taki sposób, żeby zaczepiać i męczyć swoje ptaszniki. Ja tutaj każdą samiczkę w mojej hodowli staram się Wam pokazać, no ale tak jak mówię, no, lepiej jak mają tam jakiś względny spokój te skryte stworzenia. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, hej! Okay.